No ale to jest absolutny skandal. No to jest, przyjechał tutaj facet, który jest selekcjonerem, który tak naprawdę nie do końca chyba wie, do jakiego kraju przyjechał i z jakimi piłkarzami należy pracować, bo nie powołać trzech kluczowych polskich graczy. Szef polskiej obrony, Kamil Glik. Turbo Grosi, Kamil Grosicki. No to no, 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 po prostu jakość sama w sobie. No to jest klasa sama w sobie. I nie powołać na dziś najlepszego napastnika polskiego, Dawida Kownackiego, to znaczy, że dziadzia nie dowidzi i nie dosłyszy. No i tyle. No i jak będzie tak sobie tam coś mielił na tej kartce, może mu tam gdzieś ktoś coś tam podsuwa, kto ma grać coś, bo ja już nie wierzę, że on ma jakąś wizję, że i nie wierzę, żeby coś z tego niestety dobrego wyniknęło. A szkoda, bo na mecze reprezentacji sam chodzę, chociaż nie jestem fanem piłki nożnej, to na mecze reprezentacji chodzę, bo to reprezentacja po prostu.